Dzień dobry, moi drodzy. Jesteśmy w miejscowości o nazwie Moron, co po angielsku oznacza kretyn, ale tutaj Moron być może coś oznacza, być może nie, nie wiem, bo się nie przygotowałem. W każdym razie, jeżeli Moron, to znaczy Moron, bo takie jest akcentowanie po hiszpańsku, coś oznacza, to napisałem to teraz na dole. Ci z was, którzy oglądali poprzedni odcinek, który był opublikowany na kanale Vlog Cash'a, bo publikujemy te odcinki z Cash'em na zmianę, raz u niego, raz u mnie, wiedzą, że wczoraj prawie, że utknęliśmy bez paliwa, ale w końcu udało się to paliwo załatwić. Przez 150 km żadna stacja benzynowa go nie miała, ale w Moron w końcu się udało i zatankowaliśmy do pełna. Dzisiaj jedziemy nad morze, ale zanim pojedziemy nad morze, pokażę wam tarasik tego miejsca, gdzie jesteśmy. To mało bezpieczne, ale dobra. Standardowo te stoły z metalu. Ja nie rozumiem, na czym to polega. Nie ma nic mniej wygodnego niż metalowe przedmioty do siedzenia, czy jedzenia, czy też trzymania lapka. Wiem, że mówię to co vloga, ale po prostu nie rozumiem. Lepszy chyba plastik, chociaż mniej trwały na pewno. Tam nasz samochód, to jest uliczka, przy której się zatrzymaliśmy. Zwróćcie uwagę tak w ogóle, że to jest dobudowane do trzeciego piętra. Tu jest następny budynek i jest jednopiętrowy. Tu kolejny też jest jednopiętrowy. Chodźmy tam, na górę. Miejsce do suszenia prania. Karaibskie słońce szybko je suszy z reguły. Na dole jedzie ZIŁ. To, co jeszcze wam chciałem pokazać, to słuchajcie, przedszkole. Akurat przy oknie Cash'a przedszkole. Cash ma trochę nieparta na tym etapie podróży, bo w Santiago de Cuba w poprzedniej miejscowości go budził jakiś pies piszczący co rano, a tutaj przedszkole dzisiaj już 7 rano go obudziło. Było. Pierwsze, co muszę zrobić, to doładować sobie telefon. Ale już widzę, że Texa chyba ma kolejkę. To jest kolejka do doładowania. No nie mogę kupić doładowania, dlatego że jest taka kolejka. Oni prawdopodobnie nie czekają, żeby doładować telefon, ale na coś czekają. Także dowiedziałem się, że gdzieś indziej można kupić bon. A weszliśmy 100 metrów dalej i tutaj można kupić, są jakieś takie sklepiki i jakiegoś prywaciarza kupię. A ta kolejka była dlatego, że podłączają, to znaczy nie podłączają. Sprzedają nowe numery abonamentu w telefonii komórkowej, whatever, kolejka po cokolwiek. Musi być, nie? Zobaczcie, jakie są ceny u prywaciarza. Małe piwko kosztuje 1,5 euro, w Polsce jest znacznie taniej. Rzekł one, mascaro ten MIPI. Muszę mascaro. Tu są jakieś napoje jeszcze. No i leci oczywiście reggaeton. Dobra, udało się, aczkolwiek zajęło to trochę czasu, bo wszystko to musi zajmować trochę czasu. Mam 1000 peso i mogę zrobić promo i będę miał za to 16 giga internetu. Jedziemy nad morze. Nasza podróż po Kubie odbywa się szybko, być może za szybko, żeby dobrze poznać tę wyspę. Nie mamy jednak wyboru, bowiem cudem wynajęty samochód mamy tylko na 10 dni, a kraj jest wbrew pozorom dość rozległy. Przed wami mój przedostatni odcinek z Kuby. Nie musicie się jednak martwić, Cash został tam parę dni dłużej i u niego zobaczycie jeszcze 4 vlogi z tego pięknego kraju. Dziś w końcu pojedziemy na plażę, ruszamy z miejscowości Moron i chcemy dostać się na wyspę Cayo Coco, która połączona jest z kubańskim lądem sztucznie usypaną 27-kilometrową groblą. Jak wyglądają kubańskie plaże, dowiecie się już za chwilę. Zobaczcie, mijamy nowe bloki, niezamieszkałe faktycznie. Nowe osiedle na Kubie to jest coś nowego również dla nas. Ale jak? To jeszcze takie miasteczko nie wiadomo skąd i co, co nie? Aha. I to jeszcze masz nieskończone. Tutaj jeszcze jest budowa. Żeby nie skłamać, pierwszy raz widzimy jakieś nowe osiedle na Kubie. Una pregunta, amigo. Eso es nuevo todo? I eso se puede comprar la casa aquí? Ten koleś, który pomachał do nas wcześniej, powiedział, że to należy do Union de Construcciones Militares, czyli Związek Budynków Wojskowych, albo coś w tym stylu. Napiszę teraz na dole w napisach, co to jest. Z tego, co się na szybko przed chwilą wczytałem, jest to organizacja, która zajmuje się budownictwem obiektów wojskowych, ale chyba również buduje zwykłe. Z całą pewnością jej pracownicy mają porządne mieszkania. Przynajmniej z zewnątrz to wygląda lepiej niż reszta kraju. Wiecie, bo to jest szok, kiedy widzisz nowe budynki na Kubie. To po prostu do tego stopnia, że aż postanowiliśmy zapytać, o co chodzi. Dojechaliśmy do takich budek i trzeba to zapłacić za wjazd. Przed chwilą nas policjant zatrzymał i powiedział, że tam wcześniej trzeba się było zatrzymać, chociaż znaku stopu nie było. Ale nieważne, jest to chyba czwarty policjant chyba, czy piąty, który nas zatrzymał. I za każdym razem nas puszczają. Ja wczoraj złamałem przepis raz, no i zatrzymał mnie i powiedział, że to był poważny błąd. Dokąd jedziecie? No tam i tam. Dobra, to jedźcie. No i pojechaliśmy. Wow! Jedziemy tą drogą, nie wiem jak to nazwać, bo to nie most, to jest po prostu na ziemi, taki wał jakby.
i dojedziemy do tej wyspy, gdzie chyba będą ładne plaże. No chyba raczej będą, bo to sąsiaduje z Bahamami, także myślę, że będzie spoko. Naprawdę niesamowicie to wygląda i takie moje pierwsze skojarzenie jest takie, że to jest taki kubański Key West. Spójrzcie na tej linie chmur. One się ciągną właśnie nad tym Cayo, czyli nad tymi wyspami, wysepkami, które są równoległe do wyspy Cuba. Są te namorzyny, tak samo jak na Florydzie, gdzie zresztą w tych namorzynach żyją gdzieniegdzie aligatory w Everglades. Byłem tam w 2011 roku, ale jeszcze vloga nie nagrywałem, także sorry, nie ma vlogu. W Stanach Zjednoczonych jeżdżą Mustangi, a tutaj łady. Na Cayo Coco mieści się kilka luksusowych hoteli i słyszałem, że przez lata Kubańczycy nie mieli możliwości legalnego wjazdu na wyspę. Nie udało mi się jednak potwierdzić tych informacji. Wiem za to na pewno, że wyspy Cayo Coco nie odwiedził żaden z Kubańczyków, których znam. To, co nam się rzuca w oczy, to jak tutaj jest pusto, tutaj nic nie ma. Nie widzimy ani turystów, ani żadnej zabudowy, czasami samochód jeden przejedzie. To jest fajne, no bo z jednej strony tłoku tu na pewno nie będzie, ale też pokazuje to, że Kubańczycy to tu raczej nie jeżdżą, mają inne problemy niż jeżdżenie teraz na wakacje. To mi przypomina trochę Los Roques w Wenezueli, gdzie przeciętnego Wenezuelczyka nie stać na to, żeby polecieć sobie tam na wyspę awionetką. Myślę, że mniej niż 1% Wenezuelczyków był w tej części ich własnego kraju. Myślałem, że to wojsko. Przestraszyłem się, że to wojskowi nas zatrzymują, to pomniki jakieś. Wojskowi mniej więcej podobny mają kolor tutaj tych uniformów. Mundurów, znaczy. Zamiast jechać tutaj, gdzie jest to Cayo Guillermo, pojedziemy na koniec, bo wygląda na to, że tam jest bardzo dziko, a plaża też wygląda ok. Wygląda to jak inna Kuba zupełnie. Wygląda na to, że puste to wszystko stoi. Zobaczcie, to jest hotel Kempiński, taka marka niemiecka. Chyba Niemcy embarga nie nałożyły na Kubę. A my chcemy się dostać tam na plażę. No normalnie Floryda. Floryda z ładami. I garbusa. Mam ci pogratulować 500 subów od mojej mamy. A, dziękuję, dziękuję. Dziękuję pani mamo, Kesza. Jesteśmy na tej Kubie już trochę czasu i to jest tak surrealistyczne, że idziemy na plażę, bo dla nas w ogóle Kuba to nie plaża, ale postanowiliśmy, że nie można nie zobaczyć plaż, jak tu jesteśmy. To jest jednak kierunek turystyczny i robimy to tylko i wyłącznie z badawczego obowiązku. W ogóle nie chcemy popływać w przejrzystej wodzie Karaibów. Jakby miał tutaj być tłumy ludzi i pełne plaże, to pewnie byśmy sobie odpuścili, ale jak na razie to widzieliśmy tylko 3 samochody na parkingu, więc jestem dobrej myśli. Jak to wygląda? Pustki po prostu, no tutaj nie ma żadnego biznesu, bo nie musi być. Turystów nie ma też, to jest inna sprawa. Jeżeli możemy zapłacić lokalną walutą, to nawet nie jest tutaj drogo jak na lokale, w których dotychczas byliśmy. Myślę, że tradycją już jest i ci z was, którzy oglądali moje vlogi z Filipin, wiedzą, że gdy ja idę na plażę, to nie może być pełne słońce, musi być delikatnie zachmurzone. Mimo tego jednak jest pięknie. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem wodę w tak przepięknym kolorze na żywo. Słuchajcie, nie mogę w to uwierzyć, ale wychodzi słońce. Karaibskie plaże moim zdaniem są najlepsze na świecie. Po pierwsze jasny piaseczek, by nie powiedzieć praktycznie biały, drobniutki. Sorry, że tak zdrabniam, ale jestem zajarany. Po drugie bardziej niebieskawa niż zielonkawa woda. Filipiny są piękne, tam jest więcej palm, tutaj jest ich mniej. Tam jest więcej rafy koralowej, mam wrażenie, choć nie wszędzie. Natomiast woda jest bardziej zielonkawa i chyba mniej jest słońca, bo jest tam więcej zieleni i więcej pada, więcej deszczów tam jest. To jest coś niesamowitego. A, przy czym tutaj woda jest troszeczkę chłodniejsza niż na Filipinach. Tam tu jest pod 30 stopni, tutaj czuję, że jest trochę chłodniejsza, ale to fajnie, bo jak jest gorąco, to wtedy cię chłodzi. To jest tu na Karaibach, no. Kurwa znajomych. Dobra, idziemy popływać, bo być w takim miejscu i nie pokołysać się na falach morza, to grzech. No poszczęściło nam się, było trochę pięknej pogody przez moment. Fajnie jest to wszystko tutaj zorganizowane, dlatego że można sobie za całkowitą darmożkę poleżeć na leżaku, wykąpać się tam, przebrać w przebieralni. To znaczy może nie tyle za darmożkę, bo ile to kosztowało? 20 pesos za samochód. Czyli tyle, co teraz na dole napisałem za osobę, wyszło przy dwóch osobach. Ale jak się człowiek tak wykąpie w Morzu Karaibskim, to od razu jakiś dzień lepszy, co? Dodaje to kilka punktów do dnia, to prawda. Kwestia cen, ponieważ chcieliśmy kupić 3 małe butelki wody, takie po 250 ml, krzyknęli nam za nie $6, więc podejrzewam, że albo te ceny są nieaktualne, albo wy jako po prostu turyści będziecie płacili na przykład 17 MLSE za filet z ryby. Krótko mówiąc, jeżeli za wszystko tutaj trzeba płacić w MLSE, czyli obcokrajowcy płacą kartą zagraniczną i wychodzi 17 euro wtedy, no to płacicie za tę rybę grillowaną 17 euro, a gdybyście płacili w lokalnej walucie, to by wam wyszło 5 euro. No to trochę nie za fajny interes nie płacić w lokalnej walucie, nie? Zobaczymy, jak to będzie o Varadero, do którego chcemy dojechać jutro albo pojutrze, bo teraz się troszeczkę domyślamy, jak to może tutaj funkcjonować, bo wiecie, to jest dosyć nowa sytuacja na Kubie, więc wszystko się tutaj może zmienić. Tak.
Tak, a tutaj jest za mała próba, bo to jednak jest tylko jedna restauracja. No i wiecie, my nie mamy problemu z tym, żeby zapłacić 17 euro nawet za tę rybę. Niech to wszystko trafi do Kubańczyków, bo Kubańczycy mają dramatyczną sytuację. Tylko że to jest państwowa restauracja i pytanie, jak te środki później przez państwo zostaną rozdystrybuowane. Na pewno ogólnie, czym więcej my tu wydamy, tym Kubańczycy będą mieli lepiej. Tylko fajnie by było, gdyby to był prywatny biznes. Ale tutaj jest już troszeczkę bardziej muśnięte turystyką. Za nami idą kobiety jakieś, albo Amerykanki, albo Kanadyjki. I zobaczcie, przyjechał taki autoban piętrowy. Hop on, hop off. Wreszcie jesteśmy w turystycznym miejscu, po Hawanie można powiedzieć. Dobra, ruszamy dalej w trasę. Dojechaliśmy na stację benzynową, do której nas wczoraj kierowali i podobno tu miało być paliwo. Może będzie, dowiemy się. Nasza misja to kupno benzyny, szamponu, pasty do zębów i wody. Zobaczymy, czy się uda. Widzieliśmy tu zaopatrzony sklepik przed chwilą. Miejmy nadzieję, że da się kupić te rzeczy. Jak sytuacja? No wygląda na to, że możemy zrobić zakupy, ale benzyny nie ma. Ale pani powiedziała, że się dowie, czy jest na innej stacji benzyny, więc... Okej. Okay. A ja moro especial. Perfecto. Muchas gracias. Korzystając z tego, że czekamy na wyjście klientów, bo są limity osób w środku sklepu z uwagi na COVID, zobaczcie, tu jest Moskwicz. Napisane jest Moskwicz, ale Kubańczycy mówią na niego Moskowicz. Widocznie tak jest im łatwiej wymówić, więc zamiast Moskwicz, Moskowicz. Piękne połączenie, Moskwicz palny. Stary, mamy naprawdę duże szczęście, bo widzę palety z towarem porozkładane i pierwszy raz w życiu widzę Coca-Colę. Normalnie jest Coca-Cola na półkach. Szok. No. Cieszysz się jak ja za PRL-u. Nie wiem, na szczęście nie miałem okazji tego doświadczyć, ale widziałeś wcześniej Coca-Colę tutaj na Kubie? Faktycznie chyba nie widziałem Coca-Coli, widziałem Pepsi, ale też rzadko. Z reguły jest ta ich Tropicola i Tucola, tak się to nazywa. Natomiast jak mówimy o czasach PRL-u, ja w 89 roku miałem 9 lat, więc naprawdę niewiele pamiętam. Pamiętam troszeczkę kolejki i pamiętam smak Pepsi-Coli, gdy piłem ją po raz pierwszy w życiu w kawiarence Filipinka przy placu Leńskiego, dzisiaj placu Halera w Warszawie. Pamiętam, że było lato, było gorąco i mama mnie tam zabrała. To jeszcze było chyba w 87 roku, bo byłem naprawdę, naprawdę mały i po raz pierwszy w życiu piłem zimną, słodką, rzeźwiającą Pepsi-Colę w PRL-u. Najsmaczniejsza Pepsi-Cola, jaką piłem w życiu. Może to dlatego, że to ze szkła było? Uwaga, w tej jednostce można płacić tylko dolarami za pomocą tych kart. No to jeżeli Kubańczyk nie ma kogoś za granicą, kto mu wysyła to właśnie MLSE, czyli walutę na tę kubańską kartę, albo nie ma konta za granicą, czego tu nikt nie ma, no bo nikt stąd nie wyjeżdża, no to nie może kupić w takim sklepie tych towarów. A za kubańską walutę tego nie ma. Natomiast oczywiście fajnie by było, gdyby mógł kupić tanio po kursie oficjalnym euro albo dolary, no ale nikt po takim kursie nie sprzeda, na pewno nie państwo. Ja bym chyba spróbował na drugą stację benzynową. Widać, że młody człowiek niewychowany w PRL-u, bo cierpliwość się skończyła. Spróbujemy na tej drugiej stacji benzynowej, bo tam przynajmniej jest szansa, że będzie waha. To i zatankujemy i zrobimy zakupy. A tutaj już staliśmy z 10 minut i nie zapowiada się na to, żeby prędko nas wpuści. Byliśmy przed chwilą świadkami ciekawej sytuacji, podchodzimy do okienka, pytamy się pani, czy jest benzyna, pani się tak na nas patrzy, mówi, no jest, ile chcecie. Powiedzieliśmy, że chcemy prawdopodobnie za 500 pesos, nie jesteśmy pewni, ile nam wejdzie, czekamy, aż pani się tam ogarnie z systemem, podchodzi Kubańczyk, mówi, przepraszam, jest benzyna? Nie ma, idź. Gdy nam powiedzieli, że możemy kupić tę benzynę, to zapytałem tej osoby, która tam pracuje, czy my możemy używać jako turyści tej benzyny rządowej, państwowej znaczy. Państwowa benzyna w ogóle, nie? I powiedzieli tak, możecie. Czyli pewnie jest taki prikaz z góry, że jeżeli mają trochę więcej, może wczoraj mieli mniej po prostu, a jeżeli mają trochę więcej, to mogą się nią dzielić z turystami, żeby turyści po prostu mogli dojechać z punktu A do punktu B. Dostajemy trochę sprzecznych informacji, więc troszeczkę bazujemy na domysłach, ale no tak, pani powiedziała, że możemy je używać, ale z drugiej strony wczoraj 150 km, nigdzie nie dostaliśmy takiej propozycji. Może faktycznie już tam było, wiesz, pusto, pusto. Może dużo zależy od człowieka, który jest na stacji benzynowej. Smutne jest to, że my możemy kupić benzynę, a Kubańczyk nie. Swojej państwowej benzyny, bo to do jego państwa przecież należy. Nie? No i kolejna ciekawostka przyrodnicza. Wypiliśmy dzisiaj, obstawiam, że mniej więcej po 200-300 ml wody. Teraz, żeby kupić jakąś butelkę, musielibyśmy stać prawdopodobnie około 40 minut w kolejce, tak oceniam. Więc jak widzicie, jest dzisiaj dosyć upalny dzień, dużo jesteśmy na słońcu, ale nie mamy wyboru. Jedziemy dalej i mam nadzieję, że uda się gdzie indziej kupić wodę. Będziemy polować na wodę. A!
To jeszcze należałoby tutaj dodać, że dzisiaj rano pani, u której mieszkaliśmy, z tej casa particular, powiedziała do mnie, że panowie, jak będziecie się kąpać, to nie używajcie za dużo wody, bo się wam skończy, dlatego że pompa główna w mieście padła. My mamy w zbiornikach trochę i to jest wszystko to, co mamy. Także oszczędzajcie, żeby wam się nie skończyło. No i teraz jak jechaliśmy, to widzieliśmy faktycznie cysternę na głównej ulicy i ludzie sobie pobierali z niej wodę do bania. To mi z kolei Wenezuelę bardzo przypomina, bo tam to standard. Tam w niektórych miejscach woda jest przez 15 minut w tygodniu. Jedziemy. Może następnym razem postoimy w kolejce. No dobra, żegnamy się z Moronem i jedziemy do miejscowości Santa Clara. Podróż ma trwać mniej więcej 3 godziny. Jesteśmy do pełna zatankowani, także luz, to jest najważniejsze. Hola. Hola. Wzięliśmy panie autostopowiczki z dzieckiem. Hasta luego. Ciao. Ale zestresowane były, co? Mega. Widzieliśmy na poboczu dwie panie stojące w pełnym słońcu z dzieciakiem, więc się zatrzymaliśmy, zapytaliśmy się, gdzie je podrzucić. Powiedziały, że tam kawałek do przodu, ale były mega zestresowane, co? Tak, to prawda. Bartek próbował coś zagadać, ale były takie, tylko szeptały coś między sobą i ja nie wiem, z czego to wynika. No może po prostu dlatego, że są kobietami, wiesz... Znaczy, wydaje mi się, że ogólnie podróżowanie będąc kobietą jest inne niż podróżowanie będąc facetem. Zawsze musisz być bardziej uważny, nawet jak idziesz do klubu, to musisz bardziej uważać na to, co pijesz. Natomiast mi się wydaje, że one mogły nie widzieć nigdy tak z bliska, nie gadać z obcokrajowcem po prostu. Bo faktycznie, no było tak trochę niezręcznie, bo tutaj Bartek coś próbuje zagadać, a on tak tylko może po prostu stres, trema. Może się stresowały. No. Kubańska prowincja, trzcina cukrowa, drogi puste. I tu ciekawy przystanek, porządnie zrobione, ale to chyba jeszcze z czasów komuny. W sensie komuny w Związku Radzieckim, gdy lepiej powodziło się też Kubie. I to jest ciekawe, że są tego typu konstrukcje, które pozostały z tamtych lat, a to wszystko upadło jednak w takim najważniejszym aspekcie, czyli rynek, dostęp do towarów i tak dalej. Tutaj nie jest to aż tak jaskrawo oczywiście jak w ZSRR, ale tam to faktycznie konstrukcje zostały, a esencja umarła. I narodziła się od nowa w postaci drapieżnego kapitalizmu. Podrzucamy następne panie, które czekały na autostop, żeby dojechać do siebie. I powiedziały mi, że to się nazywa dando botella, czyli że po prostu tak jakby dać butelkę i to znaczy dać komuś podwózkę. Natomiast ci ludzie czekają dlatego, że po prostu po 17 nie ma żadnego transportu publicznego, nie jeżdżą już te takie autobusy, ciężarówki. A dlaczego? Dlatego, że już zakłady pracy kończą swoją działalność wcześniej, a przecież tu chodzi tylko o to, żeby pracownik dojechał do pracy i z pracy nie. Także tak, to już jest moja interpretacja tej sytuacji. Pozdrawiam. Cash poszedł sprawdzić, czy jest coś tam w sklepie. Wzięliśmy trzy inne panie przed chwilą, które jechały do swoich miejscowości. I zaraz wam opowiem, co jedna z nich mi mówiła. Ale myślę właśnie, że budynek z napisem Sabor Cubano, czyli kubański smak, będzie najlepiej pasował do tej opowieści. Otóż wyobraźcie sobie, że ta pani mieszka tutaj, czyli jakieś 30 km od miejscowości, skąd ją wzięliśmy. Z miejsca, gdzie mieszka, dojeżdża tylko jeden autobus, autobusociężarówka o 5 nad ranem, ale ona zaczyna pracę o 8 nad ranem, w związku z czym przyjeżdża tam o godzinę za wcześnie i czeka 2 godziny na to, żeby mogła wejść do pracy, w której zarabia 3400 pesos miesięcznie, czyli około 40 dolarów. Do tego te grosze, które zarabia, trudno wydać na to, co chce kupić, bo nie może kupić tych rzeczy w pesos kubańskich, może je kupić tylko w MLSE, czyli w walucie wymienianej na euro, dolary. To jest bardzo smutne. Ale, gdy tę panią zapytałem, no właśnie od kiedy tak jest, to powiedziała mi, że no faktycznie COVID ostatnio wpłynął, ale głównie to chodzi raczej o to, że jest blokada amerykańska. Także raczej ludzie tutaj nie mają często niektórzy wątpliwości. Część uważa, że to jest wina systemu, część uważa, że to jest wina blokady amerykańskiej. Blokeo, blokada, chodzi mi o embargo. Wiecie, o co chodzi. Piękny zachód słońca jest, choć w GoPro nie będzie tego za dobrze widać, bo kadr jest za duży w tym wide, to znaczy w tym formacie wide, w którym nagrywam. Po to, żeby trochę szczuplej wyglądać. Słuchajcie, dobra informacja jest taka, że wygląda na to, że jest sklep otwarty. Idę do Kesza, bo jest w sklepie. Na stacji benzynowej były tylko jakieś takie napoje bezalkoholowe, browary i proszek do prania, więc no kupiłem takie napoje, żebyśmy czegokolwiek się chociaż napili. Wody nie było? Nie, nie było. Szampon? Był, w takich małych saszetkach. Trzeba było kupić 24 saszetki i kosztowało na 7 dolarów. A to za całość kosztowało 3 dolary 20 centów. Zaraz zobaczymy, czy to jest dobre. Jakaś Holanda, Malta. Nie wiem. Malta w Wenezueli piłem. Bardzo słodkie, dziwne. Ale ma wodę, także spoko. Zawiera wodę. Mają benzynę. To swoją drogą. Jest Baja. No. Zobacz, jaki piękny zachód słońca. Ty już pokazywałeś? Pokazywałem. Okej. To już nie pokazuję. No i oczywiście w tym sklepie nie da się kupić kubańskim pesos, które zarabia ta pani dojeżdżając 3 godziny dziennie i wracając 3 godziny dziennie. Ona czasami wraca w nocy, dlatego że ludzie się teraz w czasie COVID-a boją zabierać na stopa.
W ogóle wiesz, co jest najciekawsze? No. Ta pani, którą tutaj zostawiliśmy, ona stąd musi jeszcze innym stopem pojechać 20 km. 20 km dalej, czyli dwoma stopami dojeżdża, bo nikt tam nie jedzie. Każdy jedzie tą główną drogą. Jeszcze tak odnośnie tej stacji, tak jak zobaczycie, to tam po lewej jest Ale Rapido i wydaje mi się, że to jest jakiś fast food. Tak się pytam tych dziewczyn, jest jakieś jedzenie, one się po prostu uśmiechnęły i nawet nie odpowiedziały. Na pierwszy rzut oka wygląda jak kawa. Pachnie dziwnie. Trochę jakby taki zakwas chlebowy. Tylko mniej kwaśny. Mhm. Zobaczcie, to wygląda jak jakieś piwko. Porterek taki, nie? Piana jest. Stary, ale przynajmniej mamy coś do picia. Tak, i troszeczkę cukru, ale to jest takie cierpkie, też dziwne. Troszeczkę cukru, troszeczkę się pożywimy i napijemy się wody, to najważniejsze. Znaleźliśmy właśnie trzy sklepy obok stacji benzynowej. W tym jest tylko alkohol i jakieś mrożonki. W tamtym jest Coca-Cola i proszki do prania, a tutaj pan miał jakieś ciasteczko. Więc kupiliśmy u tego pana ciasteczka za 50 peso, czyli za jakieś 3 złote, coś w tym stylu. Żaden z tych dwóch świetnie wyposażonych sklepów nie miał ani wody, ani szamponu. Tam była odżywka, ale szamponu nie było. Ktoś ma sklepik, po prostu można fajki kupić, ubrania i różne inne rzeczy. Obczajcie, gdzie my dzisiaj spaliśmy. Jest rano, chociaż jest tu ciemno, bo to jest po prostu brak okien. Jest to Casa Particular, ale wygląda jak jakiś pieprzony pałac. Spójrzcie na te drzwi, przecież tu jest 3 razy wyższe ode mnie. Tu przed chwilą nagrywałem voiceovery do trzeciego mojego, ale 5 w sumie na kanale odcinka z Kuby. A tak wygląda ten pokój. Grubo. Ja nie lubię takich klimatów, nie lubię antyków i staroci. Myślę, że jest to kwestia gustu po prostu. Łazienka. Nie wiem, to jest hit po prostu, nie? Siema. Może inaczej. Porównacie sobie wysokość mnie do tych drzwi. Chodźcie, zobaczycie, co jest na zewnątrz. Bo to też wygląda jak pałac. Przez kaszczę docieram do ciebie, przyjacielu. Siema. Super miejscówka, co? Siema. Tak. Pałac. To miejsce było trochę droższe niż inne Casa Particulares, czyli kosztowało 30 euro od osoby, ale jest na wypasie. Pokażę wam jeszcze to miejsce tutaj, bo u góry oni tutaj rozbudowali trochę. Jest taki taras, jest naprawdę potencjał. Tu są kolejne pokoje. Wow, ale fajna ta wieża kościoła, co? Tam jest piękna wieża kościelna. A tutaj na dole jedliśmy śniadanie i miałem ciekawą rozmowę przed chwilą z tym panem, bo mówię do niego, mogę tak prywatnie zapytać, skąd ma pan taki piękny, wielki dom? Bo wiecie, myślałem, że on jest może jakimś aparatczykiem, który po prostu ma ten dom dlatego, że ma znajomości. A on mi powiedział, że nie, że oni w 97 roku zaczęli wynajmować pokoje i po prostu zmieniali, bo można mieć tylko jeden dom, może Kubańczyk mieć i działkę gdzieś tam na wsi, więc oni po prostu zmieniali te domy, w których wynajmowali pokoje i trafili do tego domu, kupili go w kiepskim stanie i go odnowili. Popołudniowa Santa Clara wita was ładą 2104, to nie wiem jaka, zawsze jabłuszko jest, 1600 i pięknym malarkiem polskim kwiatem. Nie ma boczków w ogóle w środku, tylko jest normalnie metal. Pewnie nie da się tych części znaleźć. Chociaż Kubańczycy wszystko potrafią dorobić. Radio w ogóle jest z Soniaka, widziałeś? Lubię mieć włosy mydłem, dlatego że później są takie puszyste, nastroszone i jest ich tak jakby więcej. Ale chętnie bym już kupił szampon, może się uda. Powinniśmy kupić, o, znowu malarek. Piękny, czarny, matowy malar. Zobacz, naklejki polskie. Ale zrobiony. Zobacz, naklejki polskie, świat. Wow. Powinniśmy kupić szampon i pastę do zębów i w sumie moglibyśmy, prawda, gdybyśmy chcieli postać w kolejce. No niestety właśnie to jest problem, że jeżeli chcielibyśmy dostać te produkty, no to musielibyśmy prawdopodobnie poświęcić tak z 1,5–2 godziny na ich zakup. Ale zobacz, w Hawanie jak byliśmy w sklepie, to nie było kolejek, tylko wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że możemy płacić moją polską kartą. Tak, wcześniej myśleliśmy, że nasze karty tu nie działają, żeby kupować tą wymienialną walutą MLC. Później się okazało, że jedna z kart Kesha działa. Nie powiemy jaka, nie powiemy jaka. Na razie nie robimy jeszcze reklamy. Ale banku odezwij się do mnie. Ale Revolut nie działa i mój inny bank nie działa też. Słuchajcie, jest sklep, jest Coca-Cola, to jest nie do wiary. To co, poszukamy szamponu i pasty do zębów? Chodzimy.
A, tak. To sobie weszliśmy, zobaczcie, jest kolejka. Nie mamy po prostu teraz godzinę albo półtorej, żeby tutaj czekać na te rzeczy i żeby je kupić. Po prostu chcesz kupić szampon czy pastę do zębów, musisz stać w kolejce. Ale w środku nie było żadnych klientów, ci ludzie stoją i tam jest tylko obsługa. Bo to jest trochę jak w PRL-u, w sensie, że no, na pewno nie nasz klient, nasz pan. Wejdziesz jak ci pozwolę i bądź grzeczny. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Dobrze, że jestem szczup. Dobrze typ zaparkował, co? Que es eso? Cebolla, cebolla. ¿Cuánto cuesta? Barata, te voy a hacer una oferta ahora por la cebolla. No, amigo, yo no cocino. Pero para regalar, para regalar. Para Polonia voy a traerle una maleta. No y tiene para, sentido. Para la casa, para el hostal. Yo te voy a regalar algo para la foto, gracias. Ya, dale. Está bien. Ok, pero dime cuánto cuesta, porque no, quiero saber el precio normal para los cubanos. 1,000 pesos. No, cabrón. Cubano, de aquí de Cuba. ¿En serio? Sí. Pero yo no voy a comprar, dime precio real. 1,000 pesos. 1,000 pesos eso. Todo eso completo, esto completo. Ok, no se vende una cebolla solo. No, una no. Ajo, mira, onions. Dajte. 1,000 pesos la pada, una pada entera. Wierzymy w to? Nie, nie chce mi się wierzyć, że to kosztuje 1,000 pesos, bo to jest tyle, ile macie napisane na dole, nie mało. Nie, to jest jakaś ściema. Nie no stary, to wychodzi, że to kosztowało prawie 60 zł. Chociaż wiesz co, może. Tu wszystko jest możliwe. Podejrzewam, że ściemniali, bo liczyli, że może to kupimy, a może nie. Tu wszystko jest możliwe, stary. Wszystko. Nie zdziwię się, jeśli to naprawdę była taka cena. No. Zobacz, nikogo nie wpuścili, cały czas sami ludzie stoją. Cały czas kolejka, może jeszcze nie otworzyli po prostu. Czym więcej rozmawiamy tu z ludźmi, tym większe mamy wrażenie, że ich życie upływa po prostu na czekaniu. Czekasz, bo nie ma benzyny, czekasz, bo nie ma produktów, czekasz, bo coś masz dostać od rządu. Po prostu tak, jak u nas w PRL-u było. Tutaj mamy aptekę i jest to bardzo ciekawa apteka, ponieważ nie wiem, czy uda ci się tam wejść, ale ona wygląda trochę jak wystawa, ponieważ tam na półkach masz tylko jakiś jeden rodzaj produktu, który wygląda jakby był w jakichś ceramicznych butelkach, więc wszystko po prostu jest schowane gdzieś w tył. Wygląda pięknie ta apteka w środku. To wyglądało trochę jak jakieś muzeum. A może faktycznie to jest to muzeum, a my teraz opowiadamy ludziom, że ludzie stoją w kolejkach do apteki, stary, no? Zobacz. Muzeum aptek. Historia aptek świata. Tego tutaj brakuje na Kubie właśnie. Nie mają większych problemów, także po prostu sobie muzea otwierają na pewno. Nie, no dobra, to była apteka. Bardzo dużo dobrego słyszeliśmy o służbie zdrowia kubańskiej. To znaczy mówi się, że no zawsze stawiano tutaj na to, na edukację i służbę zdrowia, która jest darmowa, powszechna, dla wszystkich dostępna i tak dalej. Ale nie będę się wypowiadał na ten temat, bo nic nie wiem na ten temat. Trzeba by to zgłębić dokładniej. Wczoraj podwoziliśmy jedną dziewczynę, która ma chemioterapię, bo ma nowotwór. Samochodem ją podwoziliśmy, zgarnęliśmy ją jako autostopowiczkę. I ta dziewczyna mówiła, że nie ma problemu żadnego, odbywają się te chemioterapie, ale z drugiej strony słyszeliśmy od innych ludzi, że brakuje lekarstw, takich zwykłych czasami, tak jak brakuje produktów. W związku z faktem, że bierzemy odpowiedzialność za swoje słowa, nie wypowiadam się na temat służby zdrowia na Kubie, nie wiem jak jest. Ale mówią nam, że jest dobra. Mówią też, że ludzie są tu szczęśliwi, tańczą salsę i tak dalej. I mówili też, że edukacja wyższa jest darmowa, a później się okazało, że po skończeniu studiów w wielu specjalizacjach trzeba sobie odpracować to chyba 3 lata, pracując za darmo dla rządu z tego, co nam mówili, więc ona jest taka, wiecie, darmowa, jak wiele innych rzeczy w tym kraju. Ale najlepiej byłoby naprawdę zgłębić ten temat i żeby ktoś, kto mieszkał na Kubie dłużej albo zna Kubańczyków, bardzo dobrze się dowiedział. Jeżeli ktoś z was wie, jak jest, piszcie w komentarzach. Obdarzę serduszkami i komentarze, które będą na ten temat i pozostali widzowie będą mogli się wczytać, jak wygląda sytuacja służby zdrowia na Kubie. Zobacz, jak tutaj to fajnie wygląda. Tutaj wygląda na to, że mamy jakąś małą scenę, są Beatlesi, więc może w normalnych czasach tutaj się odbywają jakieś koncerty. To jest ta restauracja, do której chciałeś iść. Zamknięte jest? No. A, pewnie później się otwiera. Kurde, nie, tylko znowu nie hamburgery średniej jakości w jedynym otwartym miejscu. Zobaczcie, czyli jednak są ludzie, którzy w to wierzą. Tam były lody po 5 pesos. Nie wiem, dlaczego mnie zawsze rozczula widok starszych ludzi jedzących jakieś słodycze czy czekolady. W sensie, że mam na myśli takich ludzi, wiecie, po 80-90 lat, którzy jedzą właśnie czekoladę albo lody. Nie? Bo cały czas to mają, rozczula po prostu. Bo cały czas mają w sobie dziecko. No. I je pielęgnują. Zobaczcie, wigilia się zbliża, salsa leci i zerkniemy na zewnątrz. Jesteśmy w restauracji i można sobie tutaj wyjść na zewnątrz, to taki balkonik. I można popatrzeć na Santa Clara, które jest fajnym miastem.
coś wam powiem. Santa Clara ze wszystkich miast, jakie odwiedziliśmy na Kubie, jest takim najbardziej, gdzie ludzie zwracają na nas uwagę i się tak nam przyglądają. Mam wrażenie, że to turyści nie przyjeżdżają. To jest ciekawe, bo my spotkaliśmy tu już cztery osoby, chyba czterech turystów. Nie wiem, dziwna sprawa. Może dlatego, że z wielką kamerą dzisiaj chodziliśmy w ręku, a ja nagrywałem się GoPro? Ciekawe. Ale ludzie bardzo mili i sympatyczni. No dobra, żegnamy się z Santa Clarą i zawijamy się zaraz naszym pociskiem w stronę Varadero. Jak wygląda trasa do Varadero. Autostrada, cztery pasy w jedną, cztery w drugą. A ja na bosaka tak w ogóle wyskoczyłem, bo gorąco jest. Droga do Varadero cały czas od Santa Clary jest autostradą, taką, że 3-4 pasy w jedną stronę. Czasami jest delikatny slalom, jak są takie małe wulkaniki, widać, że coś tam łatali. Że asfalt urzucony i trzeba to omijać, tutaj akurat nie jest najgorzej, delikatne dziury. No ale potwierdza się po raz kolejny, że gdyby oni tutaj mieli zimy, tak jak u ruskich, to by ten kraj nie istniał, te drogi by nie istniały po prostu. Oni tutaj pewnie prawie nic nie muszą reperować, nie? Okej, jedziemy do Varadero, do najbardziej turystycznej miejscowości na Kubie. Przegapiliśmy przez pomyłkę zjazd z autostrady i trafiliśmy na taką prowincjonalną, cienką drogę. I taki tutaj jest, proszę, baner, można powiedzieć. Mamy tylko jedną historię, wszystko dla Kuby. I tutaj jest, to chyba cytat z Castro jest, nic nie może zatrzymać marszu historii. I widzicie, 26 lipca. Ruch 26 lipca, bo wtedy właśnie zaatakowali te koszary w Santiago de Cuba. Niesamowite, tutaj w ogóle jaka pikseloza, co? Widzicie te piksele, mam nadzieję. Pachnie tutaj ogólnie tak jak latem w Polsce. Pierwszy raz coś takiego czuję od długiego czasu. Na Filipinach są zupełnie inne zapachy. A to Ikarus? Cholera. Lecimy dalej, bo ciemno się robi.